Siema ludziska, ja i Pusia zapraszamy was na kolejny odcinek mangowych zakupów. No, pokaż się. Pokaż swoje oczy. Pokaż swoje wielkie, dwukolorowe oczy. Ja się muszę nauczyć patrzeć tu, a nie tam. Bo jeszcze się nie przyzwyczaiłam. Siema ludziska, zapraszam was do kolejnego odcinka mangowych zakupów i dzisiaj pokażę wam 6 nowych mang. Pierwszą mangą, którą chcę wam pokazać, jest to Reina Madoka Magica. Tym razem jest to The Movie Rebellion. Tak? Z tego, że jeszcze nie czytałam w ogóle tej mangi, to mimo wszystko kupię wszystkie części. Jakbym miała już całą kolekcję, to wtedy zawsze sobie ją czytać. Kolejną mangą jest to drugi tom Serum, siak. W zasadzie to pierwszego tomu nie mam i nie wiem właściwie o co tu chodzi, bo tutaj trochę jest jakiś, nie wiem, jakiś wampir czy coś, jest jakiś krwiobijca, na niej był party ugodliwy czy coś. No i właśnie pierwszy tom akurat chciałam sobie zamówić na Yatta, poszłam do Empika. Idź! No! I poszłam do MPK i patrzę, że jest drugi tom, to fajnie, akurat pierwszy sobie zamówię i będzie fajnie. Kolejna manga jest to również drugi tom i jest to Ps na mangę. Widziałam ten tom pierwszy w Empiku, to jakoś tak trochę nie zachęciła mnie ta manga, ale patrzę, jest tom drugi, to sobie pomyślałam, że no dobra, wezmę jednak. Jakaś taka kreska jest nawet fajna, jest spoko i to chyba jest jakaś komedia też czy coś, nie wiem, do końca. Pierwszy tom też sobie zamówię na Yatta i wtedy zacznę to czytać. Czwartą mangą jest to szósty tom Pamiętnik przyszłości Renki. Piątego tomu nie mam właśnie, nie wiem czemu, w sumie niedawno już nie byłam właśnie na takich zakupach w Opolu, w Wrocławiu, dlatego wtedy chyba, akurat wtedy była tam manga, znaczy ten piąty, ja wtedy nie byłam i dopiero byłam w Empiku, kiedy był tom szósty i dlatego tą piątą będę musiała sobie zamówić, także już mam dużą listę zamówień, mang do zamówienia na Yatta, więc będzie raz wielki odcinek mangowych zakupów, gdzie będzie chyba 12 mang i kilka gadżetów. Kolejnymi dwoma mangami są to już jednotomówki, które dostałam od kuzyna, ponieważ to są mangi yaoi i Shonen Ai. Pierwszą jest to 7 Days. Ostatnią mangą, którą chcę pokazać w tym odcinku, jest to Labirynt Uczuć, który w sumie jeszcze nie czytałam, ale nie tylko sobie może poczytam. Tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że nie był aż tak krótki i że był nawet spoko. Było w sumie tylko 6 mang, ale to przynajmniej jakieś cokolwiek było. Tym razem nie mam jakichś indie gadżetów, tylko są same mangi i cóż. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia z Karoliska, widzimy się w kolejnych innych na scenach moich filmikach. Sayonara!